Po szokującym transferze BVB nie zwalnia ofensywy na rynku transferowym. Capra ponoć cały czas zainteresowany jest młodym zawodnikiem United, Angelem Gomesem oraz wzmocnieniem środka pola, co jest celem od początku tego okienka transferowego. Zakontraktowanie nowego pomocnika blokuje jednak Emre Can, którego agent ostatnio ogłosił, że Niemiec nie ma zamiaru ruszać się z Dortmundu. Dobra, nie ma problemu. Mam dla Was pewną propozycję. Jeżeli pod tym odcinkiem pojawi się rekordowe dla tego sezonu 15 tysięcy łapek w górę, to już w środę kolejny odcinek BVB to Glory. Tymczasem siema, tutaj Kozakanał Koza Sport, witam Was w kolejnym odcinku z tej serii i naprawdę sam nie mogłem się doczekać, ponieważ wrze, dosłownie wrze na rynku transferowym. Dembele ściągnięty sprawia, że no nie mamy żadnych kosztów, więc możemy zainwestować w naprawdę ciekawych zawodników, których oczywiście proponowaliście mi niezwykle licznie pod poprzednim materiałem, za co bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że w tym odcinku także będziecie mi pomagali. Dodatkowo przypominam tradycyjnie, że seria prowadzona jest w systemie pay per view, tak więc łapka w górę mam nadzieję, że już jest, ale jeżeli nie ma subskrypcji, to zaraz ten odcinek się wyłączy. No ale na szczęście ty subskrybujesz, więc nie mamy żadnego problemu, prawda? Prawda? Problemów nie mamy także jeśli chodzi o naszą drużynę, bo to wszystko wygląda naprawdę dobrze, ale oczywiście wiemy, że może być lepiej. No i ten Emre Can, no gdyby on odszedł, no to tutaj jestem zdecydowanie pewniejszy naszej sytuacji. Nawet nie chodzi o same pieniądze, no bo jak możecie zauważyć, budżet mamy naprawdę przyzwoity. To jest około 35 albo nawet powyżej 40 milionów z bardzo wysoką tygodniówką, której oczywiście byśmy nie dawali, bo nie chcemy burzyć morali w drużynie opartych właśnie też o pieniądze. Ale oczywiście jesteśmy w stanie zrobić tutaj naprawdę spory transfer, no ale nie będę kupował zawodnika mając w kadrze Emre Cana, tak więc czekamy na propozycję za Niemca, ale nie będziemy czekali bezowocnie oczywiście, no bo moi asystenci dowieźli naprawdę paru ciekawych graczy. Przede wszystkim, myśląc o kolejnym sezonie, chciałem ściągnąć Thomasa Meunier. Niestety, nie jesteśmy w stanie zakontraktować tego piłkarza, nie będę u Was oszukiwał, że nie uśmiecham się płacić za niego tyle pieniędzy. Tak więc, jak na razie Belk odchodzi w zapomnienie, ale jest inny belgijski piłkarz. Mianowicie, wielu z Was proponowało mi piłkarza, który kiedyś uważany był za wielki talent, potem troszkę przygasł, poszedł do Leicester i odbudował się w naprawdę imponujący sposób. Yuri Tielemans. To jest zawodnik, na którego zwrócimy uwagę. Mamy go skautowanego, za 12 dni będziemy wiedzieli, jak on wygląda. No i jeżeli jest na poziomie nas satysfakcjonującym, to czemu nie? Kolejny gracz wywołał lekką burzę w komentarzach. Z tego powodu, że jest to piłkarz, no właśnie, dosyć kontrowersyjny. Nie chodzi tutaj o zachowanie na boisku, tylko no niegdyś gwiazda, no teraz, no właśnie, teraz jak ocenić Jamesa Rodrigueza? Tego nie wiem. Niemniej jednak może to być naprawdę ciekawy dodatek do drużyny. Gościu, który już grał w Bundeslidze w Bayernie Monachium i jest wolnym zawodnikiem, znaczy będzie za pół roku, tak więc możemy pomyśleć o tym, czego nie sprowadzić do siebie. No ale tutaj musiałby zejść naprawdę bardzo mocno ze swojej tygodniówki. Powiem tak, zlecę pozyskanie bez ogromnych nadziei, 155 tysięcy, tutaj możemy negocjować pomiędzy 100 a... Dobra, 220, dobra, to był misklik, to się na pewno nie uda. Jak nas wróci, to potem jeszcze raz to zlecimy. Bardzo spodobała mi się propozycja Alexa Sandro, któremu także ma skończyć się umowa. To już jest piłkarz zarabiający dużo mniej. No i zawodnik, który cały czas nie jest najstarszy, 28 lat, może grać na lewej pomocy, może grać na lewej obronie, czyli tutaj patrzymy na zawodnika bardzo podobnego do naszego portugalskiego lewego obrońcy. No czy to nie jest może pomysł, żeby Schulza wtedy z zespołu się pozbyć? Zlećmy pozyskanie, zlećmy tutaj tylko znowuż dużo niższą pensję, słuchajcie. Jeżeli nam się to uda, spoko. Jeżeli nie, to ja jeszcze tutaj wrócę. Zobaczymy. To są na razie dwa transfery takie po prostu rzucone. Raczej nic z tego nie wyjdzie, ale może zobaczymy. Ale oczywiście cały czas szukamy naszego środkowego pomocnika. Florian Neuhaus, przepraszam, no nie wiem jak to czytać, po prostu dla nas będzie to Florian, zobaczmy tego piłkarza, bardzo fajnie uzasadniona propozycja, zobaczymy jak to będzie, tak więc 12 dni oczekiwania na to, jakich zawodników będziemy mogli ściągnąć, na szczęście te 12 dni mamy, a przede wszystkim to jest oczekiwanie głównie na to, co zrobi Emre Can. I czy ktoś się po niego zgłosi? James Rodriguez, to wiedzieliśmy, że się wysypie. Ale za to Alexandro akceptuje kontrakt. Słuchajcie, 3 lata, 120 tysięcy. To wygląda naprawdę nieźle. Bo pamiętajmy, że tutaj kupujemy ogromne doświadczenie w Lidze Mistrzów. Gościa, który cały czas jest gołodny gry,
Chociaż w Juventusie wydaje mi się, że już się wypalił, tak więc wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry transfer. No niestety, wtedy trzeba będzie się pozbyć Schulza, ale to będzie dopiero w przyszłym sezonie. Tak więc Alexandro do nas przejdzie, to jest naprawdę genialny transfer i darmowy przede wszystkim. No bo taką tygodniówkę płacilibyśmy mu po normalnej transakcji, a tutaj nic, no nic nie musimy płacić. Alexandro w BVB to brzmi naprawdę nieźle. A my z Tottenhamu dostajemy propozycję za naszego środkowego pomocnika defensywnego. Oj. To mogą być naprawdę dobre pieniądze od kogutów, ale nie są to jeszcze dobre pieniądze. Poczekamy, słuchajcie, ja chcę za niego dostać powyżej 40 milionów i możecie mi powiedzieć, że to są stanowczo za duże pieniądze. Ale zobaczcie, jak wygląda nasz środek pola. W tym momencie nie mamy interesu w pozbywaniu się Tomasa, tak więc poczekajmy i zobaczymy. Jeżeli chcą tych pieniędzy, jakoś sobie to załatamy. Ale ja w styczniu nie chcę rozmontowywać całego środka pola. Chcę go oczywiście troszkę przebudować, ale no w środku sezonu taka rewolucja mi się nie uśmiecha. Tego zawodnika, jak widzicie, ja wypożyczyć chciałem, więc do Liège bardzo chętnie go wypuszczę. Tutaj się to wszystko mieli, a Lecce chcę kupić Marcela Schmelcera. Powiem tak, to jest legenda klubu, ale on u nas zupełnie nie gra. Bardzo przyjemny kierunek transferowy. Więc ja to zaakceptuję. Jeżeli on dogada warunki kontraktu, znaczy, że chciał odejść i wszyscy będą zadowoleni. Stoimy u progu spotkania z Augsburgiem. Do tego meczu trzeba się oczywiście troszkę przygotować. Dembele wskoczy na ławkę rezerwowych, no bo to będzie ten nasz joker. W środku pola zagramy sobie zestawieniem Akanji oraz Ginter. Opaskę kapitańską przejmie oczywiście Marco Reus, którego tutaj wystawimy. Tak więc Rashica tym razem usiądzie sobie na ławce rezerwowych. To wszystko poustawiamy sobie w ten sposób, więc naprawdę słuchajcie, ta ławka z Rashicą, z Dembele wygląda bardzo solidnie. Ostatnio na treningach dobrze pracuje Haaland, tak więc on będzie naszym napastnikiem. Milik rozpoczyna mecz na ławce. Zobaczmy, czy był to dobry wybór. No był. Dublet. Norwega, Jansen strzelił bramkę honorową. No cieszy to zwycięstwo, słuchajcie. Ważne, że po przerwie jesteśmy w stanie zdobyć 3 punkty w bardzo przekonującym stylu. Oczywiście wracamy do treningów, tak jak mówię, Haaland ładnie pracuje. Szoboszlaj, no tutaj spodziewałem się troszkę szybszego rozwoju. A propos rozwoju, chciałbym jednak kupić zawodnika, który no ma szansę stać się wyjątkowym. Angel Gomez. Ja jednak skuszę się na niego, tak jak pisaliście w komentarzach, to cały czas jest dobra opcja, bo może zagrać na dziesiątce, a czas, w którym mamy Dembele, sprawi, że on będzie mógł bez presji powoli, spokojnie się rozwijać, a potem wskoczy do podstawowej jedenastki, tak więc lewa strona, czy też dziesiątka będzie obsadzona naprawdę mocno. Będziemy mogli grać tam Sandro, będziemy mogli grać tam Guerreiro, oczywiście cały czas mamy tam Branta, mamy Gomesa, więc naprawdę ofensywnie rotacja buduje nam się znakomita. Zlećmy w takim razie po raz kolejny negocjacje dotyczące kupna tego zawodnika. Wiemy, że nie są to ogromne pieniądze, a Borussia ma rękę co do młodych Anglików, tak więc ufam, że u nas naprawdę fajnie się on rozwinie, a taki Sancho przetarł szlaki właśnie dla takich transferów. Zagramy z FC Köln w podstawowym składzie Rashica, ponieważ ten zawodnik poprosił mnie o to, żeby zagrać. Jeżeli do tej pory skakał fokus w kamerze, bardzo przepraszam, widziałem, że miałem zmienione ustawienia, teraz powinno już wszystko być dobrze. A my z FC Köln wygrywamy 4-1, Haaland z dubletem, Brandt strzela. No muszę powiedzieć, że Arkadiusz Milik może czuć się zaniepokojony, bo Norwek robi wszystko, żeby Polaka do składu nie wpuścić. Okej, Spurs wycofali się z umowy, znaczy z rozmów, bardzo dobrze, mnie to cieszy, ja nie chciałem go sprzedawać. Young Boys Berno zgłaszają się po Schmelcera. Ja jestem gotów go sprzedać, tak jak mówię, jeżeli on się dogada z innym klubem, ja nie mam z tym problemu. Guerreiro zostaje u nas, on jest dla mnie jednym z najważniejszych zawodników w tej drużynie. No bo to, ile pozycji on jest w stanie nam zabezpieczyć, no to no sami rozumiecie. W międzyczasie Gomez dogada na sprzedaż. Cieszy mnie to bardzo. No sami zresztą widzicie, słuchajcie, to są niewielkie pieniądze za naprawdę fajnego, młodego zawodnika. Zlećmy sobie tutaj negocjacje. No ja nie będę tej umowy dogadywał osobiście. No żal mi czasu na tak małe pieniądze. To nie jest jednak sztandarowy transfer. Więc asystent zrobił wszystko naprawdę nieźle, bo za 20 tysięcy tygodniowo będzie on zawodnikiem perspektywicznym. No znakomicie. Manchester United pozbywa się swojej wielkiej gwiazdy w przyszłości. Może im kiedyś go odsprzedamy za jakieś chore pieniądze. Wiecie jak jest. To jest jednak domena tych wielkich klubów, że często najpierw pozbywają się swoich piłkarzy, a potem odkupują ich
w mało opłacalny sposób. I co ja mam teraz zrobić? Słuchajcie, ten Emre Can cały czas nam jest zblokowany. Szczerze powiedziawszy, gdybym zaproponował taką wymianę, to może Borussia by się zgodziła, tylko znowuż ten Florian to jest SP-SPO, a my potrzebujemy SP-SPD bardziej. Potrzebujemy piłkarza, no, który będzie sobie radził z tyłu. Chociaż z drugiej strony, kiedy mamy takiego Zakarię, kiedy mamy takiego Delaney'ego, to czemu by nie kupić kogoś, kto jest w stanie tą piłkę jednak lepiej wyprowadzić, prawda? No i tu oczywiście do głowy cały czas przychodzi ten Donny van den Beek. Oj, no chciałbym go, ale jedynym dealem, którego możemy teraz zrobić, jest wrzucenie Chana w rozliczenie. A czy Ajax będzie chciał Emre Chana? Zobaczmy. I ile trzeba będzie dopłacić, bo że trzeba będzie dopłacić, tego jestem pewny. Ale my nie możemy zostać z Emre Chanem, z Donem i tak dalej. To będzie po prostu za dużo zawodników. Wymiana piłkarzy, środkowy pomocnik. Zobaczmy, Emre Chan wyceniany jest, no, dużo niżej. A, to nie jest dobra propozycja. Najbardziej sensowne byłoby piłkarz plus 20 milionów, ponieważ wtedy no doskonale wiemy, że najbardziej sensowny byłby piłkarz i 20 milionów, bo to i tak przekracza wartość Donnego van den Beeka. Zobaczmy, co oni na to powiedzą. 34, no to będzie naprawdę ciężka przeprawa i wydaje mi się, że przeprawa odrobinę, okej, no dobra, to bez przesady, to już się robi naprawdę opłacalny deal. Słuchajcie, to już się robi naprawdę opłacalny deal i mamy to, 27 milionów plus Emre Can. Czyli tak naprawdę 10 milionów powyżej wartości zawodnika kupowanego w styczniu? No, jest dobrze, wręcz jest świetnie. Donny, porozmawiajmy o pieniądzach. Tak naprawdę tutaj raczej nic nie będzie problemem, ponieważ no, zarabia on 30 tysięcy euro, więc jesteśmy w stanie dać mu trzykrotność jego pensji i nie jest to dla nas żadnym problemem. No, pod trzykrotność... Albo dobra, trzykrotność możemy dać. Ja myślałem nawet o czterokrotności. 90 tysięcy i skończmy. Dziękuję. I tak jesteś nie najlepiej zarabiającym zawodnikiem w naszej drużynie, a my dostajemy takie wzmocnienie środka pola, że naprawdę nie mam pytań. A przy okazji pamiętajmy o tym, że no, zrobiliśmy to naprawdę niewielkim kosztem, tak więc w budżecie cały czas zostają duże pieniądze. Na Donny van den Beek dostaje 10 na plecy, duże oczekiwania, duży numer, ale myślę, że on temu wszystkiemu sprosta. Tak więc teraz z ogromną radością wchodzimy sobie w ostatni dzień okienka transferowego. Zresztą bardzo jestem ciekawy tutaj podsumowania finansowego, jak to wygląda. 29 milionów wydanych. Ściągnięty Gomes, van den Beek, w zasadzie Gomes, van den Beek i Alexandro. Jakby... Patrząc, że wydaliśmy 29 milionów, to nie brzmi najgorzej, ale zobaczcie, a propos Gomeza, to przeszedł do Wolfsburga, to jest naprawdę dobry transfer. Bailey do Arsenalu, no wszystko kręci się wokół tej Bundesligi. My dostajemy propozycję wypożyczenia Luki do Swansea, dysponujemy dwoma naprawdę fajnymi bramkarzami, więc ten trzeci myślę, że na spokojnie może sobie tutaj odejść, bo jeszcze i tak mamy jednego młodego, na raczej nie myślimy o tym, żeby oni grali. Myślimy oczywiście o pościgu za Bayernem Monachium i no nie będzie on łatwy, biorąc pod uwagę, że Bawarczycy ściągnęli do siebie Sona, tak więc ojoj, to jest bardzo zła informacja dla nas. A niestety, to jest coś, co zauważyłem w poprzednim odcinku. Przedłużyłem kontrakt z Piszczkiem o rok, ale nie zalicza to jako przedłużenia kontraktu z Piszczkiem o rok, tak więc no Łukasz odejdzie do Realu Sociedad. No piękne miejsce, żeby zakończyć karierę. Szkoda, że nie zrobi tego w Dortmundzie. Dla nas oczywiście tę karierę zakończy w BVB. No to jest błąd gry, którego ja nie wziąłem pod uwagę, że po prostu przedłużając o rok z gościem, który ma pół roku kontraktu, tak naprawdę nie przedłuża się kontraktu. No sami rozumiecie. O proszę bardzo, Presnel Kimpembe w Manchesterze City. A gdzieś tam widniał Jordi Alba w PSG, tak więc wielkie ruchy w tym styczniu, naprawdę trzeba powiedzieć, że rynek transferowy nie spał, no i dużo przemieszań, oczywiście, o, Piszczek jednak nie zmieni barw klubowych, czy jednak może, tak więc ja czym prędzej chciałbym zobaczyć, czy mogę z Piszczkiem negocjować, zleć przedłużenie nie mogę, tak więc nie wiem, co się tu wydarzy. Nie wiem, co się tu wydarzy. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy w stanie z Polakiem porozmawiać. Teraz czas na mecz z Unionem Berlin. Zobaczmy, jak wygląda nasza sytuacja w kalendarzu. Gramy z nimi, a potem Bayer w... Ojoj, Bayer w lidze, a ja tutaj widzę Liverpool. No to będzie naprawdę bardzo ciężki miesiąc. Dwumecz z Bayerem tak naprawdę. Potem Eintracht, potem Werder, Freiburg.
no, sporo mocnych ekip. Sporo mocnych ekip, więc tutaj trzeba będzie mądrze rotować. Przed tym meczem jeszcze nic nie zmieniam. No ale na kolejny trzeba będzie raczej troszeczkę skład pouzupełniać. I choć wiem, że z Unionem raczej byliśmy faworytami, to ja wolałem tutaj podejść najlepszymi zawodnikami, skoro byli wypoczęci. Tracimy jednak Gintera na ile? Na 3 dni. Dobrze. Dobrze, że nie na dłużej, a Milik chce grać więcej, ja to rozumiem. Ja to rozumiem, no ale do tej pory naprawdę w niebywałym gazie był Haaland, więc... no nie mogłem dawać Polaka, ale teraz myślę, że to się zmieni i będzie też zmęczony troszkę bardziej Norwek, więc to wszystko będzie bardziej uzasadnione, żeby pozmieniać. Dobra, tak więc przygotujemy skład na mecz pucharowy. Chciałbym zobaczyć tutaj w środku obrony Łukasza Piszczka i Akanjiego. Oczywiście brakuje nam strasznie tego naszego zagadu, no ale no, jakoś musimy to przeżyć. Tu zrobimy oczywiście zmianę. Ginter zmieni się z Hummelsem, który będzie sobie odpoczywał. Arek Milik do podstawowego składu. Proste. Na rozegraniu w tym meczu zagra Donny van den Beek. Wiem, że ja chcę nim grać na tych niższych pozycjach, ale na razie ustawmy go troszkę bezpieczniej. Wyżej. Za destrukcję będzie odpowiadał Zakaria z Eggesteinem. Z lewej strony zobaczymy Hazarda. Z prawej strony damy szansę wypożyczonemu Dembele. W sumie z lewej niech zagra sobie Szoboszlaj, bo dawno nie wystąpił. Tutaj zobaczymy Schulza, Semedo, Piszczek. Wszystko się zgadza. Hec między słupkami, ponieważ jest to starcie pucharowe. Tak więc... wydaje mi się, że skład jest dobry. Nie wiem, jak potraktują to spotkanie aptekarze. No zobaczymy. Ćwierćfinał Pucharu Niemiec. Jestem naprawdę ciekawy, jak to będzie wyglądało i... 1-0 przegrywamy. Komputer nie zrobił ani jednej zmiany. Czy ja mógłbym prosić FIFA 21? Ja już naprawdę chciałbym mieć jakiś wpływ na to, co się tutaj dzieje. No nic, miejmy nadzieję, że w lidze, czyli na froncie, chyba jednak bardziej nas interesującym, będziemy w stanie poradzić sobie lepiej. No, mają 4 punkty przewagi nad nami. Ajajaj, no trzeba tutaj zmienić skład. No ale nie będę ukrywał, że na to spotkanie patrzę z dużym optymizmem o tyle, że no jednak w gorszym zestawieniu przegraliśmy 1-0 na ich terenie, więc no mam nadzieję, że w lidze, wychodząc najmocniejszym możliwym składem, pokażemy pełnię swoich możliwości, choć z drugiej strony no nie wiem, w jakim zestawieniu wyszli na nas zawodnicy Bayeru, więc no zobaczymy, po prostu trzymajcie kciuki, zróbmy swoje, wygrajmy ten mecz, no i czas najpierw tylko porozmawiać z mediami. Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. Mecz pucharowy to zupełnie inna historia. Dziś pokażemy, na co naprawdę nas stać. Mecz na szczycie Bundesligi. Wicelider podejmował trzecią drużynę w tabeli. Bayer Leverkusen u siebie kontra Borussia Dortmund. Ja nazywam się Kajetan Kaźmierski, to jest BVB TV i zapraszam Państwa na skróty tego spotkania. Spotkania, które rozpoczęło się od straszliwego naporu gospodarzy. Chcieli oni udowodnić, że to jest ich teren. No i byli naprawdę bliscy zdobycia bramki, wszystko gdyby nie Onana. Kameruńczyk w naprawdę znakomitej dyspozycji, myślę, że nadal ma w głowie ten straszny mecz rozpoczynający jego przygodę z Dortmundem, ale koszmary mogły wrócić. W 8 minucie Zakaria fauluje w polu karnym Bolanda, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, zawodnicy Dortmundu oczywiście dyskutowali, ale kiedy przyjrzymy się dobrze powtórce, no to tam nie ma złudzeń. Faul jest ewidentny, karny zasłużony i sam poszkodowany podszedł do wykonania jedenastki. Pierwszy rzut karny, naprzeciwko którego staje Andre Onana i Kameruńczyk nie myli się w tej sytuacji. Był zawodnik Ajaxu Amsterdam, udowadnia, że jest warty wielkich pieniędzy, które zapłaciła za niego Borussia Dortmund, jak na razie zachowując czyste konto. BVB milczało do 36 minuty, kiedy to udało przeprowadzić się pierwszą skłamną akcję, wyprowadzony znakomicie Rashica, ale uderzenie w środek bramki nie mogło sprawić problemu Hradeckiemu. Rozpoczynamy drugą połowę od strasznego błędu Diabiego. Grający na bardzo odpowiedzialną pozycji, w formacji z trzema obrońcami, zawodnik nie może się tak zachować, bo w innym wypadku dzieje się to. Haaland pakuje piłkę niemalże do pustej bramki. Fiński bramkarz zachował się w nie najlepszy sposób, ale oddajmy sprawiedliwość Rashicy, który wywalczył tę piłkę na prawym skrzydle, a potem asystował norweskiemu napastnikowi. Naprawdę zawodnik z Kosowa radzi sobie w tym sezonie znakomicie. Odzyskana piłka
Diaby na ziemi, wyłożona na patelni. No i Holland nie mógł pomylić się w tej sytuacji. Minuta 53. Rashica do Delaney'ego. Ten skiksował uderzenie w twarz Marco Reusa. Mamy bramkę, oczywiście to był spalony, ale Borussia nie miała zamiaru zwalniać tempa. Parę minut po swoim błędzie zmieniony Diaby. Ewidentny konflikt z trenerem, który bez ogródek nakrzyczał na niego, ale nie ma co dziwić się szkoleniowcowi. Miał prawo być wściekły na swojego zawodnika za tak kardynalny błąd, chociaż również Capra mógł być niepocieszony po tym wykończeniu Delaney'a, uderzenia z pierwszej piłki Duńczyka. No, można powiedzieć, że no, piłka Panu Bogu w okno. No nie było to najlepsze wykończenie, jakie widywaliśmy na boiskach Bundesligi. Czas na minutę 65, to jak zwykle dwójkowa akcja Reusa z Holandem, Niemiec do Norwega i ten zachowując stoicki spokój, mija bramkarza, strzela bramkę na 2-0, dając duży spokój już ekipie z Dortmundu. Dwubramkowa przewaga, 20 parę minut do końca i od tego momentu Borussia zaczęła grać zdecydowanie ostrożniej, zdecydowanie spokojniej, ale można też powiedzieć, że po prostu przysnęła i zaczęła lekceważyć rywali. Tu jeszcze widzimy, jak fantastycznym instynktem popisał się Holland, jednak no, wszystko blednie przy bramce, którą zaraz zdobędzie Kai Havertz. Tu jeszcze widzimy interwencję Andre Onane, ale Kai Havertz, tak jak mówiłem, lewa noga, fantastyczne uderzenie i nawet tak znakomicie dysponowany Andre Onana nie był w stanie wybronić tej piłki. Były zawodnik Ajaxu Amsterdam absolutnie bez szans w starciu z niemieckim pomocnikiem. Znakomite, perfekcyjne uderzenie z lewej nogi, piłka kręcona na długi słupek, wpada perfekcyjnie w okienko. No nie wiem, czy można wyobrazić sobie piękniejszą bramkę, jednak to pozostało tylko na osłodę łez piłkarzy z Leverkusen, ponieważ Borussia Dortmund triumfuje, bierze rewanż za spotkanie przegrane u siebie na początku sezonu. Oczywiście zdecydowanie mniej goli zdobytych, ale liczą się 3 punkty. Tak więc był to wielki rewanż za porażkę, no dużo wyższą niż nasze zwycięstwo, ale to co najważniejsze, zdobywamy 3 punkty, zbliżamy się, słuchajcie, na jedno oczko jedynie do Bayeru, więc wygląda to wszystko zdecydowanie lepiej. Guerreiro zachwycony wygraną, ja również, dobra robota, bo naprawdę zagrał świetnie. Zresztą, no to był naprawdę dobry mecz w naszym wykonaniu, pomijając tą bramkę Kaja Havertza, ale no... niewiarygodne było to uderzenie niemieckiego zawodnika. Nie wiem, czy można winić za to Onanę, czy nie. To pozostawiam Wam do oceny. Możecie mi dać znać na dole w komentarzach. Wydaje mi się, że dłuższy bramkarz może by to wyjął, ale wcześniej Kameruńczyk popisał się znakomitymi interwencjami, więc nie mogę mieć do niego pretensji. To co istotne, na koniec tamtego spotkania zagraliśmy na dwie wieże. Zszedł Reus, podciągnąłem wyżej Holanda, pod nim zagrał Milik. To było takie rozwiązanie, które będziemy sobie testowali, no bo może się okazać, że w pewnym momencie będzie to istotne. Przed kolejnym spotkaniem zmiany, Hazard powróci do podstawowego składu, Delaney zostanie, ale tu zobaczymy sobie zamiast Zakarii Van den Beeka i podciągamy delikatnie tę pozycję, żeby to był środkowy pomocnik, czyli wyraźnie szóstka zostaje na szóstce, a Donny van den Beek będzie odpowiadał także za kreację. Zobaczmy, jak będzie wyglądało to spotkanie z Eintrachtem. Gramy u siebie, no i liczę na 3 punkty, na nic innego. I te 3 punkty dostaje. Strzela Guerreiro, Delaney, ciekawe czy trafił do pustej bramki, Reus i Holland po raz kolejny. No, ja chcę dawać Milika do składu, ale naprawdę to, co wyczynia Norweg, jest niebywałe. Mimo wszystko Arkadiusz wystąpi w tym spotkaniu, ponieważ Holanda przewiduje do gry w Lidze Mistrzów, tak więc tu zobaczymy Milika w podstawowym składzie, na prawej stronie Hazard, na lewej Szoboszlaj, troszeczkę jak widzicie no, zmniejszam liczbę zawodników tych najlepszych w jedenastce, no, ale to wszystko dlatego, że będziemy musieli w następnym spotkaniu po prostu ich wystawić. W obronie chciałbym, żeby zagrał w następnym meczu Ginter, tak więc Hummels może wystąpić w takim razie, bo chciałbym zagrać Ginterem i Akanjim, więc tu zagra Hummels. Piszczek z prawej strony, na lewej obronie Schulz, tak więc naprawdę tutaj idziemy, może nie bardzo rezerwowo, ale dosyć mocno zmieniamy tą jedenastkę. Eggestein tu zagra, Donny van den Beek, wydaje mi się, że może zagrać 2 mecze z rzędu, no a jakby też o tyle nie mam skrupułów, wrzucając go do składu, że no chcę, żeby on się jak najbardziej ogrywał, no i tu zobaczymy sobie Branta, tak więc sami widzicie, dosyć mocno pozmieniany ten skład, no i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Zagadu wraca po kontuzji, jego nie dam jeszcze na mecz z Liverpoolem, chcę, żeby chłopak sobie troszkę złapał tego rytmu, wydaje mi się, że tam Akanji z Ginterem dadzą radę. Porażka, ale 2 zwycięstwa w 3 ostatnich meczach Werderu, zobaczmy, wygrywamy, 2-1. Soares strzelił tylko bramkę w 68 minucie, tak Haaland, tak Piszczek, więc naprawdę dają radę, a zobaczcie, Haaland musiał wejść, Milik strzelił, więc naprawdę Arek,
Pobudka. No nic dziwnego, że cię wystawiam. No stary, dajesz sobie radę fenomenalnie. Więc tu nie rozumiem troszeczkę nawet twojego zdziwienia tym, że występujesz. No a my teraz, jak widzicie, mamy już oprawę Champions League, ponieważ teraz czas na spotkanie z Liverpoolem. Stresuje mnie ten mecz strasznie. I też nie ukrywam, bardzo chciałbym zobaczyć, w jakim jesteśmy miejscu teraz jako drużyna. Dlatego spotkanie na naszym stadionie przesymuluję, ponieważ chcę zobaczyć, jak wypadamy na tle tak mocnej drużyny jako zespół. Tak więc tutaj poustawiamy sobie skład najmocniejszy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chociaż w sumie nie wiem, czy ta symulacja ma sens, skoro zmęczyłem trochę Hummelsa, którym ja nie chciałem grać. Nie. W tym meczu ja poprowadzę zespół. Wir beginnen jetzt mit der Pressekonferenz. Gibt es Fragen? Liverpool to najlepsza drużyna na świecie, ale mamy zamiar postawić twarde warunki na swoim stadionie. Dzisiaj kibiców na stadionie i państwa przed telewizorami czeka prawdopodobnie najważniejsze spotkanie w obecnej rundzie rozgrywek. Witamy państwa bardzo gorąco, jakże odmiennie od pogody, która przywitała nas zimnem i śniegiem. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a razem ze mną komentować dzisiejsze spotkanie będzie Jacek Laskowski. Przed nami spotkanie pucharowe, a konkretnie pierwszy mecz 1/8 finału tych rozgrywek. Borussia Dortmund zagra z Liverpoolem. Fabinho. Mane. Prostopadle za linię obrony. Wspaniała obrona, było bardzo groźnie. Fantastyczny refleks, wszyscy widzieli już tę piłkę w siatce. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Co teraz zrobi? Szansa na odcięcie prowadzenia. I mamy bramkę dla Liverpoolu. Popatrzmy na powtórkę, Darku. Wspaniały gol. Na takie indywidualne akcje patrzy się z przyjemnością. Ale warto zadać sobie pytanie, czy aby obrońcy nie mogli w tej sytuacji zachować się lepiej. Przerwać jakoś tę akcję. Liverpool spokojniejszy, bo ta bramka daje im prowadzenie. Przeciwnik wznawia grę. Aj, słabe wybicie obrońcy, wciąż jest zagrożenie. Centruje na dalszy słupek i piłka w siatce. I gol dla Liverpoolu, proszę państwa. Mają teraz dwie bramki przewagi nad rywalami. Czy takiej właśnie gry spodziewaliśmy się po losowaniu par? I tak, i nie, ale pamiętajmy, że pozostaje jeszcze spotkanie rewanżowe. Ależ ładne, prostopadłe zagranie Marco Reusa. To może być bramka kontaktowa. Nie dali się zdeprymować rywalom i strzelili bramkę kontaktową. Teraz od remisu dzieli już ich tylko jeden gol. Widzimy teraz powtórkę ostatniej bramki. A wykończenie było tu czystą formalnością. Przy strzele mógł nawet zamknąć oczy, a i tak by trafił. Dembele będzie chyba podawał. Był faul, będzie rzut wolny. Jak go wykorzystają? Wyraźne przesłanie sędziego. Nie pozwolę na taką grę. Daje żółtą kartkę, ale gracz nie protestuje. Guerreiro! Nie takie rzuty wolne bronił. Złapał piłkę. Ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami. Rashica. To może być wyrównanie. Piłka nadal w grze po interwencji Alissona. Origi. Zobaczymy, co teraz zrobi. Złe dośrodkowanie. Przejmuje obrońca. Ostatni gwizdek sędziego. Koniec zmagań. Ajajajajaj. Nie daliśmy rady wyrównać. Tak jak pisze prasa, byliśmy naprawdę blisko. No ta piłka na nodze Marco Reusa mogła być piłką wartą awansu do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało na Anfield, ale na pewno nie ułatwiliśmy sobie sytuacji. Czas na mecz z Freiburgiem. Tam oczywiście do spotkania podejdą ci, którzy mają siłę, no bo ten maraton ostatnich rozgrywek dosyć mocno nadał się we znaki. Zagadu pojawi się tutaj Hummels, oczywiście Łukasz Piszczek z prawej strony, w takim razie z lewej chciałbym zobaczyć Guerreiro. Zakaria pozostanie w składzie, tutaj damy Delainego. Skoro go mamy, to grajmy sobie dwoma SPDK-ami. Ale tutaj widzę, że już się robią problemy z formacją, więc po prostu trzeba ustawić jeszcze raz 4-2-3-1 w tym węższym wariancie. Ja tę preferuję i mam wrażenie, że moi zawodnicy także. Na rozegraniu w tym meczu wystąpi Eggestein. Prawa strona będzie to
Oj, Rashica jest zmęczony, więc nie, z lewej w takim razie wystąpi sobie Szoboszlaj, no i na napadzie Arkadiusz Milik, tak więc w ten sposób wygląda nasza jedenastka. W moim odczuciu jest naprawdę solidna, więc tutaj nic, tylko 3 punkty. No i miejmy nadzieję, że będziemy w stanie je wywalczyć, no bo oczywiście cały czas naszym celem jest Bundesliga i nawet jeżeli nie ma być mistrzostwa, to wicemistrz musi być. Freiburg przyjeżdża do nas i wywozi 1 punkt. My tracimy 2. I tak uratowany przez Piszczka w 80 minucie. Więc jest to bardzo zła informacja, ponieważ mamy tyle samo punktów co Bayer, ale jeden mecz rozegrany mniej, więc liczmy na to, że aptekarze swoje spotkanie przegrały i przegrali, tak więc to jest ten plus, bo tutaj tak naprawdę Bayer już przed Bayernem jest w tych naszych celach, no bo do Bawarczyków raczej nie damy rady doskoczyć. A teraz przyjeżdża do nas Wolfsburg, no ale już ich podejmiemy absolutnie najmocniejszym zestawieniem, na jakie możemy sobie pozwolić, no bo zwyczajnie potem będzie wystarczająco dużo czasu na regenerację. Hazard w podstawowym składzie, oczywiście z prawej strony Semedo, w środku obrony zagra Ginter razem z Akanjim tym razem, z lewej strony Guerreiro, tutaj oczywiście zagramy sobie Van den Beekiem. Wszystko gra? Wszystko gra, wydaje mi się, że jest dobrze, tu jeszcze tylko drobna zmiana. W ten sposób no i jesteśmy gotowi na to spotkanie, które remisujemy 0-0. Niedobrze, bardzo niedobrze. Chociaż Bayer złapał jeszcze gorszy dołek niż my, no i pozostają na tym samym pułapie punktowym, a my gramy z Borussią Mönchengladbach. Ciężki mecz o tyle, że tak jak Wolfsburg są oni bardzo wysoko. Ale ja wierzę w swój zespół i to, że tym razem uda nam się zwyciężyć. To co najważniejsze, tutaj na szpicy wystąpi Arkadiusz Milik. Ostatnio Holandarz tyle nie strzela, tak więc miejmy nadzieję, że Polak będzie w stanie dać nam zwycięstwo. I dla odmiany remisujemy 1-1. A w dodatku Arkadiusz Milik z kontuzją. No i na jak długo tracimy naszego napastnika? 2 miesiące, czyli tak naprawdę do końca roku, do końca poważnego grania w piłkę w tym sezonie. Piękna sprawa. Uraz więzadła piszczeli. Genialnie, fantastycznie. A to wszystko przed dwoma jakże istotnymi meczami. Po pierwsze derby Zagłębia Rury, które będziemy rozgrywali u nas, a potem wyprawa do Anglii na Anfield, gdzie czas zmierzyć się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, przepraszam, w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Liverpoolem, tak więc sami widzicie, 3 mecze piekielnie trudne, bo potem jeszcze Der Klassiker, Paderborn będzie no chwilą oddechu, potem Hertha. Ojeju, to będzie naprawdę bardzo ciężki czas. Tak więc tym bardziej ja, jak i zawodnicy potrzebujemy waszego wsparcia, które mam nadzieję, że otrzymamy. No i że zobaczymy się w środę, tak więc jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek jak najszybciej, doskonale wiecie co robić. Tymczasem zatem, pełen wielkich emocji, bardzo wam dziękuję, to był Koza, kanał Koza Sport. Na razie, piona!